Cześć, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Noity. Wbijamy sobie do gry. Ja może na początku od razu o paru rzeczach może w tej Noicie powiem. Uj, Jezus, tam się dzieje. Bo Noita to jest dla mnie gra, tak jak ktoś dobrze właśnie określił, takie The Binding of Noita. Ja sobie gram podejście, idę na koniec, postaram się dotrzeć do bossa i go zabić. Dużo osób mi pisało odnośnie tego moda, żebym mógł sobie edytować różdżki w każdym momencie gry, żebym zwiedzał, żebym pokazywał sekrety i tak dalej, i tak dalej. No cóż, ja raczej tego robić nie będę. Z wielu powodów. Głównym z nich jest po prostu czas, jaki trzeba by było poświęcić, aby te sekrety w ogóle wam pokazać. Ktoś mi napisał, że Ryfek, ale przecież grę w Noicie możesz pauzować. I niektóre podejścia wymagają 10 godzin, więc możesz sobie spauzować i wrócić po jakimś czasie. No ale 10 godzin to ja spędzam przy graniu na kompie, to może w przeciągu 5 dni. A gdzie jeszcze inne serie nagrywać i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu chciałbym... Ojejciu, co tu się dzieje? Chciałbym, żebyście widzieli, że ja nie będę na tej serii pokazywał jakichś sekretów. Chodził, zwiedzał ile się tylko da. Ja dużo sekretów z Noity znam. Ale tak jak mówiłem, dla mnie to jest takie The Binding of Noita. Ja chodzę sobie po mapie, zbieram fajne różdżki, zbieram fajne spele, chcę dotrzeć jak najdalej i mieć fajne kombosy i tyle. Nie będę 10 godzin przeznaczał na jedno podejście, które skrócę do 20 minut. Bez przesady. No i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, bo już naprawdę mam dosyć osób, które mi chcą wmówić, że Edit Once Everywhere to każdy powinien mieć i to jest lepsze i w ogóle ja się nie znam i... Kiedy ja widzę, jak ktoś mi próbuje wmówić, że jego styl grania jest lepszy od mojego. Ech. Co my tutaj mamy? Mikstura lewitacją do wzięcia, która jest mi mało potrzebna. I tak naprawdę bagno, które mam, wydaje mi się, że też jest mało potrzebne. Tutaj mamy sporo wody. Ja nie wiem, czy bym tutaj lewitacją nie wyrzucił i nie zgarnął. Ale jedna rzecz. Czy bagno zmienia toksyczny szlam w wodę? Czy tam w resztę bagna? Tak, więc tak naprawdę czy bagno, czy woda, niczym się to nie różni. Telefon mi tam wibruje, mam nadzieję, że tego jakoś bardzo nie słychać. Czy bagno, czy woda, mówię, żadnej większej różnicy dla mnie, być może, nie wiem, bagno bardziej sluje pociski w sobie, widzę, że te pociski moje daleko nie docierają. Staram się przejść dalej, ale tak naprawdę tędy to już wracamy. O Jezu, ta truta. O, dobra. Co tu mamy, co tu mamy? Nic ciekawego. Tam z lewej strony chyba jeszcze jedna różdżka była, jeżeli dobrze kojarzę, więc postaram się tam dotrzeć. I czy to się nagrywa? Nagrywa się. A wy jak lubicie serię z Noity, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo wam za to dziękuję. No mówię, mam nadzieję, że naprawdę mnie... O Jezus. Zrozumiecie odnośnie tych Edit Once Everywhere i tych sekretów, bo już mnie naprawdę tak to denerwuje, jak mi ludzie piszą: Ryfek, graj tak. To jest jedyny dobry sposób na granie. Ty się nie znasz. No i rzeczywiście, świetnie, świetnie mi idzie jak na razie. Co jest? I tu pewnie będzie łatwe dojście. No oczywiście, że tu jest łatwe dojście. I tu nawet nie muszę, a nie, muszę jeszcze kombinować. Dobra, puszczam różdżkę tutaj. No co jest z tą bombą? Chryste, no nie mogę tej bomby tam ogarnąć. Chmura deszczowa, na nic nieprzydatna. No nie ogarnę tej różdżki. Nie ma szans, nie mam jak się tam dostać w ogóle. Chyba, że ty tą trutą mi to ogarniesz. Weź tu strzel trutą, co? No, chodź tutaj. Jeszcze raz strzel. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, no i chyba już mam jak się tam dostać. Nigdy o tym nie myślałem. Nigdy nie wykorzystywałem tego typa, aby się dostać do różdżki. A tu jest super różdżka. Ona ma bardzo małe opóźnienie. Nie ma tasowania. Ładowanie też ma w miarę okej. O Jezu, jakie to ma opóźnienie, małe ładowanie. Co to za dobre różdżki ja mam? Co, ja bym wyrzucił tą podstawową. Ta podstawowa jest beznadziejna w porównaniu z tymi, co mam. Ta ma małe opóźnienie, beznadziejne ładowanie. Ale ta chmura deszczowa mi się nawet... Wydaje mi się, że przyda. Dobra, idziemy dalej. Co ja zrobiłem właśnie? Dobra, ja te różdżki zmieniłem. Wracam oczywiście, tak jak mówiłem. Ta będzie podstawowa. Ta też jest naprawdę git. To jest naprawdę git różdżka. Założ tutaj jakieś dobre spele.
Już możemy coś kombinować. Dziękuję też za informację odnośnie wszystkich modyfikatorów na spele, jakie ostatnio miałem. Mikstura krwi, super. Nie wiedziałem, że pocisk przebijający się przez przeciwników oznacza, że pocisk praktycznie nam nie znika. Ja myślałem, że po prostu wiecie, pocisk przebija się przez jednego przeciwnika i doleci do drugiego. A okazuje się, że pocisk przebijający na, jako modyfikator założony na nasze spele sprawia, że właśnie pocisk przebija przeciwnika i leci dalej. Można jeszcze sobie dodać do tego podobno jakieś tam wydłużenie życia pocisku właśnie. O Jezu, na samym początku zwiększenie many, jakie to jest dobre. I jeszcze kula energii z wyzwalaczem, ja to muszę kupić. No nie ma po prostu innej możliwości. Czy kula energii z wyzwalaczem może sprawić, że wyzwoli po prostu dodatkową energię? Czy to by było przecudowne? Ale was tu jest. A wy łatwymi przeciwnikami nie jesteście. Ale bida tutaj, no. Jeszcze zwiększenie HP. Co tu się stało w ogóle? Gościu ognisty tam jest z prawej strony, jeżeli dobrze kojarzę. Muszę uważać. Tak, jest gościu ognisty z prawej strony. On nas na razie chyba olewa, więc jest dobrze. Zabiję tutaj najsłabszych przeciwników, jak są. No i co? Ciebie bym zalał bagnem. Czy mogę cię zalać bagnem? Tak, żebyś się... O, nie wiem. Może nie będę kombinował. Ten mój spell całkiem dużo i tak bije. Ma bardzo duży zasięg. Na dużych odległościach ten ziomek jest akurat bardzo, bardzo prosty. O, i podobno mogę nosić to kiwi coś tam. Taka kulka, która płonie. Jeżeli ją noszę, to ten akurat właśnie magmowy ziomuś mnie olewa i nie atakuje. A nie truta. Nie chcę otrzymywać obrażeń od trucizny. Dobra, idziemy dalej. 255 golda mam, więc stać mi jeszcze na ten pocisk energii z wyzwalaczem. Czy tam kula energii, jak tam się nazywało. O, żebyś nie podpalił tego prochu, bo tu będzie zaraz bardzo źle. Dobra, kolejny gold zgarnięty, idziemy dalej. Pierwszy raz mi się trafiły naprawdę takie fajne spele. Super fajne spele mi się trafiły w tym sklepie. No na bank tam pójdę. Kupię jeszcze ten pocisk energii. Wydaje mi się, że akurat kolejnego pocisku plujki... Ała, ruszać nie będę. Jezu, nie widziałem go tutaj. Dobra, wydaje mi się, że to by było całe piętro. Ja się przejdę jedynie tutaj po tym najniższym poziomie. Kogoś znajdę, to kogoś znajdę. No i to by chyba było wszystko. Wracam się na lewo, kupuję ten pocisk energii z wyzwalaczem, czy jak to tam się nazywało, i lecimy dalej. Tak szybko mieć akurat właśnie... Jeszcze raz, kula energii, jak to się nazywa? Kula energii z wyzwalaczem. Połyskujące pole. A to też mogłoby być ciekawe. Nie wiem, co robi połyskujące pole. Kawałek ziemi. Nie będę miał pieniędzy na różdżki. I tak żadnych różdżek nie kupię. Nieważne, co by było, i takich nie kupię. A to połyskujące pole może mi się przyda. Ale nie, bo to ma tylko 20 ładunków. No tak, na dużym obszarze pojawiają się losowo małe wybuchy. Pocisk statyczny. Ciekawie to brzmi. Dobra, uzupełnijmy sobie na pewno zdrowie. Mógłbym kupić tę różdżkę. Nie żałuję, bo nie jest niczym specjalnym. Jaka to jest dobra! O kurde, jak ja bym mógł to kupić? Jeszcze zawsze rzuca te eksplozje pocisków. Jaka ta różdżka jest No nie, no bez jajec, że tu są takie dobre rzeczy. Wow, ale słabo teraz, że nie mam pieniędzy. Jestem w szoku. Dobra. Trzeba skombinować. Czy kula energii z wyzwalaczem jest w stanie wyzwolić zwiększenie many? No, najwyraźniej tak. Czy bez tego i tak dostaję... Starczy mi energii? Nie, nie starczy mi energii. W życiu mi nie starczy energii. Czyli po prostu za zwiększeniem many mamy fajną różdżkę, która dużo bije i w miarę często i jeszcze... Nie brakuje jej many. Ale i tak wydaje mi się, że ta różdżka jest lepsza, chociaż ona nie ma tasowania i tu może być problem. No właśnie, tu jest duży problem, bo jak w złej kolejności atakuje, to się nic nie dzieje. Więc zmieniamy to, tak jak było. Ja mam max zdrowia, więc sprawdźmy może, jak działa to połyskujące pole. Niech to się rzuci z tą kulą.
Nie rozumiem. O! To musi po prostu trafić. Ale śmieszne. Dobra, tutaj to niczego nie rozwala, z czego się cieszę. Jak długo to trwa? Ale strasznie fajnie to wygląda. Fajnie byłoby mieć taką drugą różkę, która jest w stanie coś takiego rzucać. A co się stanie, jak po prostu to rzucę? No właśnie, eksplozje tuż przy mnie, więc ja stąd spadam. Bałem się, że to właśnie tak będzie wyglądało, że to eksploduje obok mnie. Więc to olewamy. Kula z wyzwalaczem, zwiększenie many, ta różka zostaje, ta jest do wrzucenia, ma tasowanie, więc trochę słabo. Chmura deszczowa zostaje na później, bomba zostaje w tej różce do po prostu zostawienia i tyle. Mam dwie różki, jedną z tą, z tym pociskiem kulą energii i inną z bombą. Niewrażliwość na elektryczność, extra wand capacity. O, nawet nie przetłumaczone jest. Czyli to mamy więcej slotów w każdej różce. To też by było dosyć ciekawe. Ale wydaje mi się, że odporność na elektryczność jest no, zbyt mocna. Więc ją wezmę. Nie otrzymujemy teraz obrażeń od wstrząsów elektrycznych. Dobra, idziemy dalej. Czy jestem w stanie się tutaj przebić z powrotem? To mnie bardzo ciekawi. Jestem, ale różdżka będzie już nie do kupienia, prawda? Czy będzie do kupienia? Ja tu obrażenia otrzymuję, okej! Ale jestem w stanie się tu wrócić. Nie miałem zielonego pojęcia, że to działa, nigdy tak się nie wracałem. Okej, rozumiem. Jak będę bardzo, bardzo potrzebował, jestem w stanie się wrócić. No ja na pewno się wrócę, no nie oszukujmy się, tam jest różdżka za 170, która ma tyle wierteł świetlnych, które teraz by mi ustawiły po prostu rozgrywkę. Ja bym miał już w tym momencie różdżkę, która naparza jak szalona. Trzeba będzie tylko bardzo, bardzo oszczędzać zdrowie. O Jezu, gdzie ten gold? Gdzie ten gold? Zgarnijmy jak najwięcej golda. Znaczy jak najwięcej, no mówię, 170 już starczy na luzaku. Idziemy po golda. A moje oszczędzanie zdrowia zbyt dobrze, jak na razie, nie działa. Na dodatek nie dość, że muszę tam kupić różdżkę, muszę jeszcze ją zedytować. Znaczy niekoniecznie muszę zedytować teraz, mogę teraz tylko wpaść, kupić różdżkę, zedytuję ją sobie na kolejnym piętrze bez żadnych problemów. I tak, złoto na tym piętrze jest mega łatwo dostępne, gdy mamy ten spell. Wystarczy, że się będziemy przekupywać przez ściany. Obie ściany są bardzo łatwo dostępne. To jest berserkium, które jest świetne. Boże, jak ja kocham berserkium. Berserkium kiedyś totalnie nie... Nie wiedziałem, po co jest. Teraz berserkium to jest jedna z moich ulubionych potek, którą możemy używać. Tak naprawdę może już ją użyję tutaj. Dwa razy, 30 sekund trwa. No i kurde, no bez przesady. Ja jestem w stanie rozwalać tutaj wszystko. Dostęp do złota mam zewsząd. Fajnie to wygląda. Podobnie wyglądało... Wyglądały eksplozje z tej broni, gdy mieliśmy szklane działo. Czyli zadawaliśmy... Chyba 5 razy więcej obrażeń, ale mieliśmy max AP ustawione na 50. Każdy chyba zwiększony właśnie efekt eksplozji. Tak wygląda. Jest, już mam 700 golda, ja jestem w stanie kupić obie różdżki z tymi wiertłami. Ale wydaje mi się, że jedna nam w zupełności wystarczy. Nie wiem, która różdżka była lepsza, czy tam którąkolwiek z tamtych różdżek chciałbym używać jako mojej różdżki głównej. Nie będę ryzykował, ja po prostu się teraz wrócę. Jezu, ile wy macie zdrowia? Nie będę ryzykował, ja po prostu się wrócę, kupię na szybciocha tę różkę, ucieknę stamtąd i tyle. Jezu, ile golda na tym piętrze jesteśmy w stanie zgarnąć, gdzie mamy taki spell? Przecież to jest zarąbisty sposób na zgarnianie pieniędzy. Nigdy tak nie robiłem, nie wiem dlaczego. Ale serio, jak macie? Dosyć podstawowy spell, bo to wcale nie jest nic, nie wiadomo jak... szalonego. Nawet taka zwykła kula ognia, która nie ma też ładunków na sobie. Czy tam pocisk ognia to się nazywa, dostępny właśnie na piętrze numer 1. Jest w stanie rozwalić już tę żyłę węgla. Dobra, to teraz tak. Wyrzucam różdżkę tą, żeby od razu mieć slot. Czy jestem w stanie tu w ogóle dolecieć? Jestem, tylko będę musiał to inaczej zrobić. Gdy lecimy tak powoli, jesteśmy w stanie więcej dolecieć. Jak w inny sposób. Poza tym mogę się odpychać w ten sposób. Dobra, udało mi się tutaj dotrzeć. No i teraz tak, zasuwamy! Ej, nie otrzymuję obrażeń. Co
to się stało? Czemu nie otrzymuję wrażeń? Aha, i różdżek też edytować nie mogę. Okej. To jest dosyć ważna informacja. Tu są te moje ulubione pociski. To jest różdżka, która jakąś eksplozję chorą wali. Ja nie wiem, czy by jej nie kupić. Ta ma tasowanie 9 slotów. Jest bez sensu. Ta nie ma tasowania i rzuca miotacz kul ognia. Powoduje, że pocisk rzuca kulę ognia w losowych kierunkach. No to jest bardzo dziwne. Wolałbym tego na razie nie używać, bo to jest strasznie ryzykowne. Wziąłbym te iskry bąbelkowe zamiast tego, bo one są po prostu mega mocne. I teraz tak, mamy na kolejne piętro. Świetne wiertło. Iskry bąbelkowe, jeżeli bym potrzebował. Świetne wiertło dam tutaj i jest gites. Opóźnienie, czas ładowania też się zmniejsza. Chociaż ładowanie tu jest dosyć duże. Dobra, damy radę i tak. Idziemy dalej. Ważne, że tych świetnych wierteł mam bardzo dużo. To luźno, szczerze mówiąc, jak ja tu nie otrzymuję obrażeń, mogę się tak za każdym razem wrócić. Problem jest rzeczywiście, żeby tam dolecieć często, ale wystarczy jedna różdżka, to właśnie z takim odpychaniem lekkim. A sądzę nawet, że bez tej różdżki z odpychaniem dalibyśmy radę tam wrócić, gdybym po prostu idealnie jakoś wymierzył właśnie to latanie, a odpoczywanie. Zauważyłem, że nie opłaca się zawsze latać na maksa. W momencie, w którym chciałem przejść przez ten taki most z prawej strony, na pierwszym piętrze za jeziorem lawy, przelecieć przez niego się nie da, jeżeli oczywiście rozwalony jest ten most. Przelecieć się przez tą dziurę nie da, jeżeli lecimy tak na hama po prostu. Ale właśnie, jeżeli troszkę poodpoczywamy w trakcie lotu, bez problemu jesteśmy w stanie się na drugą stronę dostać. Nie, no to jest przegenialne w ogóle. Ile ja tutaj mam golda? Dobra, luźno. Jedyny przeciwnik atakujący z daleka nie żyje. A oni chyba są jednostrzałowi, więc luźno. Dobra, ale dużo golda z nich tutaj wyleciało. Ja bym chciał tego golda bądź co bądź zgarnąć. A się teraz zdecydowanie pewniej czuję, jeżeli chodzi o to zdrowie. O, skrzynka. Mimik. Skrzynka normalnie by nie otrzymała obrażeń. To jest mimik. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Jeżeli tak nie jest, to mnie poprawcie. Bo nie chciałbym każdej skrzynki w przyszłości w ten sposób rozwalać. No ale już trudno się mówi. Idziemy po golda. Dobra, chociaż jednego golda zgarnąłem. Ale mówię, teraz gold z przeciwników na tym piętrze jest totalnie bezsensowny. Co to jest? Cegły. A ja wiem, widziałem. Widziałem. To jest mega rzadki event. To jest 3% na ten event. Tutaj podobno jest napisane... odpoczywać, coś takiego. Trzeba stanąć na tym i czekać 20 sekund. O! I tu się pojawi portal. Ale jajca! Nie widziałem, że taki rzadki event mi się trafi. Jest 3% szans na coś takiego. I trzeba po prostu medytować. Nie ruszać się, chyba po 20 sekundach powinien... O, właśnie, otworzyć się portal. Tylko nie wiem, gdzie on prowadzi. To rzeczywiście nie pamiętam. Jakąś dobrą różdżkę chyba tu mamy. Nie ma tasowania. Zawsze rzuca potrójne zaklęcie ze zrzutem. Ciekawe. Duży pocisk plujki. O Jezu, ja tego nie widziałem chyba nigdy. Krew w kwas. Sprawia, że krew w zasięgu pocisku zmienia się w kwas. Potrójne zaklęcie. Nie ma tasowania. Małe opóźnienie. Ale ta różdżka jest dobra. I jeszcze rozrzut ma zmniejszony. Bo potrójne zaklęcie jest świetne, gdy mamy różdżkę z minusowym rozrzutem. One wcale, te pociski, nie będą leciały jakoś mega rozrzucone. Jest mega dobra ta różdżka. Jak to działa? O właśnie, tę krew w kwas tu zamieniamy. Dobra, ja stąd spadam. Ale super, jak ja się cieszę. I tu też krew w kwas mogę zamienić. Ale bajerancko. Co ona jeszcze tutaj zakłada? Duży pocisk plujki, po prostu. Zrzucie mamy 25, obrażenia 13. Jak to tłucze? Dobra, widzę, że są problemy z mauną na tej różdżce, ale właśnie dlatego mam moje kochane... No wiecie co, tej różdżki numer 3 nie używam, ona mnie zabije. No gdzie, jak ja ją kliknę, to będę miał miotacz wybuchów w każdą stronę. Jakbym miał teraz niewrażliwość na wybuchy, no to ja jeszcze z tamtej różdżki bym coś ogarnął i by było przecudownie. Dobra, ja się przejdę dosłownie jeszcze kawałek na tym piętrze. Ja już dostałem to, co chciałem, dostałem super różdżkę. Teraz jeszcze, jak mam, póki mam możliwość, chciałbym zgarnąć jak najwięcej golda, jak się tylko da. Naprawdę na tym piętrze tego golda jest tak dużo do zgarnięcia, gdy możemy się przekopywać przez te ściany. A ja jeszcze... no, dużo mam do zwiedzenia, wydaje mi się tutaj. Mówię, pochodzimy po tych najbliższych ścianach, pozgarniam całego golda i się już nie mogę doczekać na możliwość zmiany różdżek na
świątyni. Ale będzie przekozacko. O Boziu. Co tu mamy? Co tu mamy? Kolejny gold. 1100 golda już mamy. No, wcale może nie jakoś tak specjalnie dużo. Myślałem, że rzeczywiście trochę więcej tego będzie. Ale też jakoś specjalnie nie zwiedzam. Wydaje mi się, że też jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, możliwość widzenia przez ściany w połączeniu z tą różdżką, no to w ogóle już można wtedy tak kombinować. Kolejna różdżka. Co tutaj jest do zgarnięcia? Podwójne zaklęcie. To jest bardzo fajna rzecz. Nie ma tasowania. No ale nie ma tasowania. Ja różdżkę i tak już mam lepszą, która na dodatek trzy zaklęcia naraz rzuca. To jest przecudowne. Nie no, stąd nic raczej nie bierzemy. Zostawiam to, bo te iskry bąbelkowe po prostu bardzo fajnie działają. Jakbym miał jakiś jeszcze modyfikator na pociski, to z tymi iskrami bąbelkowymi mogę pokombinować. W ogóle strasznie mało przeciwników na tym piętrze. Widzę, albo mi się wydaje. Naprawdę, praktycznie nikogo na tym piętrze nie widzę. Co to jest? Grudka złota. Dobra, idziemy po złoto dalej. Kolejna różdżka. Zobaczymy, czy zmienimy tą ostatnią. Jeżeli miałbym zmieniać, to rzeczywiście tą z iskrą bąbelkową. No, to trzymam tylko dla samej iskry bąbelkowej, ale jakbym na przykład, nie wiem, kolejne zwiększenie many miał, no to oczywiście w ogóle bez zastanawiania się bym wziął kolejne zwiększenie many. Ja teraz mam różdżkę, która jest w stanie puszczać trzy spele naraz za każdym razem i ma mieć zerowe opóźnienie. Opadający pocisk, nic ciekawego. Różdżka nawet fajna, chociaż nie, beznadziejna, ładowania many nie ma, więc nic ciekawego. Idziemy dalej. 64 zdrowia mam, no żebym tutaj tylko nie umarł. Przebijam się do golda i już teraz rzeczywiście idę sam na maksa w dół. Tam coś widzę, że się świeci, kolejna różdżka, super. Idziemy na maksa w dół. Przechodzę już na kolejne piętro. Ale się jaram naprawdę, że ten event trafiłem. Chyba dosłownie, nie wiem, z dwa dni temu oglądałem o tych sekretach Noity, bo właśnie, mówiliście mi, żeby odkrywać sekrety. I jeszcze raz ja o tym. Ja naprawdę znam, w tym momencie znam praktycznie każdy sekret Noity. Widziałem wszystkie odcinki odnośnie tej Noity, jakie praktycznie istnieją. Ole, ładowanie many to ma. Ale mało slotów, nic z tym nie skombinujemy. I dlaczego to oglądałem i sobie spoilerowałem, mimo że normalnie spoilerów bardzo nie lubię? No właśnie dlatego, kochani, że ja naprawdę... Ja nie jestem kanałem od odkrywania sekretów w takich grach. Ja mam fajne podejścia do obiadku, tak jak napisałem w którymś komentarzu. Żebyście sobie mogli usiąść, zjeść schabowe w niedzielę z rosołkiem i posłuchać mojego, mam nadzieję, że w miarę dobrego komentarza. Albo przysnąć wieczorem. Wow, 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 wow. Dobra, się trochę niebezpiecznie zrobiło. Się bardzo niebezpiecznie zrobiło. Dobra, dobra, luźno. Luźno, luźno, luźno. Ale niecelna jest ta różdżka, rzeczywiście, masakra. Kolejna różdżka tutaj do zgarnięcia. Dobra, mamy jeszcze 30 zdrowia. Chyba nic mi się złego nie stanie. Te grudki złota z przeciwników... Mało mnie interesują w tym momencie. Przebijmy się tu, zanim ten kolega do mnie przyjdzie. Dobra, luźno. Jest od razu teleport na kolejne piętro, super. Różdżka z mega dużym ładowaniem, bez sensu, nic stąd nie biorę. Idziemy na kolejne piętro, jeszcze tylko złoto zgarnę stąd. Dwa koła złota mamy idąc na kolejne piętro. Jestem w stanie kupić wszystko teraz praktycznie. Uleczmy się. Potrójny pocisk, jest super. Ścieżka ping-pongowa jest genialna. Napisaliście mi rzeczywiście, że zdecydowanie lepsza, jak sobie myślałem. Pochodnia też może się przydać. Giga czarna dziura śmiesznie brzmi. Potrójne zaklęcie na pewno też sobie biorę. I teraz tak. Tą różdżkę na razie cały czas olewam. Ona jest zbyt niebezpieczna. Tutaj, krew w kwas. Może się przydać później, ale olewam. Duży pocisk plujki wyrzucam. Jakby działała ta różdżka tylko i wyłącznie z kulą energii, z tym i z tym. Okej. Teraz, jakby działała z ścieżką ping-pongową. O właśnie. No, ciekawe. Czy to nie jest w stanie zabić wszystkiego w swoim zasięgu?
Wydaje mi się, że tak. Dobra, jedno za dużo, bo już mana spada nam do zera. O, dobra, tak jest git. To zostawię sobie na później. Teraz tak, ta różdżka za każdym razem rzuca tą eksplozję. Naprawdę, ja się z tego pozbędę wszystkiego, bo się boję tej różdżki. Może nawet jej nie będę używał. Ślad ognia, no mogę zostawić, okej? Jak to działa? Bardzo biednie. Bardzo biednie w tym momencie. Ta różdżka działa świetnie. Co zadaje? Całkiem sporo obrażeń, przecież to świetne wiertło bije obrażenia 10. Teraz jak to się kręci w takim zasięgu... boję się tylko podchodzić do przeciwników. O, jeszcze światło na to nałożę, ale super! Teraz jeszcze światło tutaj nakładam. Dobra, dobra, to zostaje jak jest. Do tej różdżki zakładam jeszcze pochodnie, jakbym chciał. Potrójne zaklęcie, na nic mi jest nieprzydatne. No i ta różdżka z eksplozją, ja naprawdę tak się boję. Ale rzucę. Cyk. Dobra, nie jest jakoś mega źle. Po prostu ma bardzo dużo eksplozji. Można coś z tej różdżki jeszcze w przyszłości zrobić, ale w przyszłości na razie to olewam. Na razie wolę do tej różdżki nie podchodzić. A tutaj mam iskrę bąbelkową. To też nawet nieźle wali. Okej, mana się może skończyć, ale różdżka taka jako podstawowa jest okej. Tu mam jeszcze światło, tu też mam światło generowane. Idziemy dalej zobaczyć, jakie mamy perki. Zostawię sobie jeszcze jeden slot na pewno. Na... później. Odnawiam ładunki i szczerze mówiąc, czarną dziurę też bym wziął. Giga czarna dziura może mi się w przyszłości przydać. Co tu mamy za perk do wzięcia? Exploding God. A, gold. Dobra, exploding gold. Nie wiem. Remove... Jezu, jak dużo nowych rzeczy jest. Chtoniczna teleportacja, nic mi się stąd nie podoba. Eksplodujące złoto nie brzmi zbyt dobrze. Coś w stylu pewnie, że jak złota nie podniosę, to eksploduje. Usuń możliwość kopania się robaków i luki. Luki to nie wiem co, ale pewnie coś w stylu robaków, co też kopię. Nie przeszkadzają mi robaki, ja to zmienię na wybuchające zwłoki. Nie, nie. Bez majsterkowania przy różdżkach. O, no to bez sensu. Nie mogę zmieniać różdżek, ale podobno są coś lepsze. Bez sensu. Przyciąganie złota też słabe. Pokój z bogami, zawsze rzucane, nie chcę ryzykować teraz zawsze rzucanym. Podstępne krwawe pieniądze, to może zawsze rzucane, nie damy do tej różdżki, ona już i tak ma zawsze rzucane. Do jakiejś innej. Ta nie ma tasowania, więc tu najłatwiej byłoby to ogarnąć. Do różdżki numer 3. Zawsze rzucane. Co dostaliśmy? Co to jest? Jakaś ścieżka pewnie też. Wijąca się ścieżka sprawia, że pocisk porusza się szybko po krętej ścieżce, jak wąż. No, to szczerze mówiąc bardzo słabo. A czy... to jest z tym pociskiem bardzo dobre, bo go mega przyspiesza akurat. No, mimo wszystko, ja mam coś zdecydowanie lepszego. Dobrze, idziemy dalej. Chcę wytestować tę różdżkę. Jak ona jest w stanie w ogóle zadawać obrażenia? Jak ona działa? Okej, jestem w stanie się przebić przez wszystko. To mi obrażeń nie zada, prawda? Jak przelecę w to? Nie, nie zada. I o to chodzi. Super. Bije to. O, to bije. To bardzo dużo bije. Już chodzi się pozbyć nawet tej podstawki na różdżkę. Ole kozacko. Różdżka bez tasowania z ogromną ilością slotów. No, mów mi więcej. Oczywiście, że ją bierzemy. Czemu ja tu zostawiłem potrójne zaklęcie? Bez sensu. No może pozbędę się tej. Ta jest fajna, naprawdę fajna. Ogromna ilość slotów. Ładowanie jestem w stanie zdjąć świetnym wiertłem. Świetlnym. Ale nadal, tą z miotaczem kuli ognia coś bym z nią chciał ogarnąć. Tylko musiałbym tą mieć odporność na eksplozję, bo ja tak to tego nawet nie ruszę. No trudno, wyrzucę to potrójne zaklęcie. Ta różdżka mi się podoba. Nie ma to jakiegoś nie wiadomo jak dużego zasięgu, więc nadal muszę uważać z używaniem tej różdżki. Muszę z nią uważać w świątyni, bo ja mogę bardzo łatwo... bogów zdenerwować. Miałem teraz łatwy sposób na to, żeby bogowie mnie lubili, ale wydaje mi się, że jak teraz taki Skevari, bo oni się chyba tak nazywają, czy... Nie wiem, jak się nazywałem. Stevari? Stevari. Bo Steven na nich mówią na necie. Jak taki Stevari się pojawi, to chyba jestem w stanie go pokonać. Jak to zasuwa! Jakie to jest cudowne! No to tak, teraz z zadawaniem obrażeń nie ma żadnych problemów. Problem jest jedynie ze zdrowiem.
A, i na przykład... Jak działa... zwiększenie zdrowia, super. Jak działa światło na tej rusce? Bo ono chyba nie zawsze się załącza. Ja przez ściany nie za dobrze widzę z nim. Z tą różdżką. No nic, idziemy dalej. Jest to Kiwa z Kiwi, o którym mówiłem, że jak to trzymam, to mnie przeciwnicy ogniści nie biją chyba. To lewitacją sobie możemy wyrzucić. Raczej mi się nie przyda. Dziękuję też za informację. Ktoś mi napisał w komentarzu właśnie odnośnie tej ścieżki ping-pongowej. Bo ja miałem parę odcinków temu i ktoś mi napisał: Ryfek, ta ścieżka ping-pongowa to jest zarąbista. Spróbuj tego użyć właśnie ze świetlnym wiertłem. To sprawia, że to świetne wiertło tak zasuwa i bardzo dużo bije. No i właśnie wyszło na to, że rzeczywiście tak jest. Dobrze, ja wypiję sobie potkę Berserkium na maksa. Wyrzucę ją, wezmę sobie to. Co tu się stało? Nie mogę tego wziąć? Kiwa z Kiwi. A, muszę zrobić sobie miejsce, okej. Ale bez sensu, straciłem tylko zdrowie. Wow, to też zwiększa zasięg kopania? Nie, chyba po prostu sprawia, że więcej tym bijemy. Jeżeli dobrze kojarzę, tu po lewo jest takie laboratorium. Ja bym chciał je bardzo zwiedzić. I w tym laboratorium zawsze był problem właśnie z wizją. Dlatego właśnie założyłem na te spele światło. Chciałbym teraz tego użyć, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak to kosi! Jaka jest cudowna ta różdżka, o Jezu. Ping-pongowa ścieżka to jest rzeczywiście przecudowna sprawa na tym świetlnym wiertle. Że też się trafiło to świetne wiertło tak szybko. O! Jest właśnie ta świątynia, o której mówiłem. I tak, ja mogę to rozświetlać bardzo, bardzo łatwo. No, może nie bardzo łatwo, ja muszę tego cały czas używać, żeby tu cokolwiek widzieć. Jestem w ogóle w stanie się przekonać bez problemu przez tą ścianę. No, może rzeczywiście to nie tak bez problemu. No, trochę czasu to zajmuje, ale jestem w stanie się przekopać. Co to jest za różdżka? Nie ma tasowania, ma na sobie pocisk kopiący, który czas ładowania zmniejsza dosyć sporo. Ale świetne wiertło działa identycznie. To rzeczywiście ma zero zużycia many, więc... No, może nawet byłoby lepsze. Bardzo duże ładowanie many to ma, ale samo ładowanie speli dosyć spore, więc nie biorę tego. Idziemy dalej. No ja jestem zmuszony do używania tej różdżki praktycznie non-stop, bo... Naprawdę... Jak ktoś mnie tutaj zza ściany palnie, mam przerąbane, a tu muszę uważać bardzo, i to bardzo, na różdżki, które z zasięgu atakują. O właśnie, jedna tu już jest. Cześć kolego. Co to za różdżka? Uśpiony kryształ, nic ciekawego. Dosyć duże ładowanie, idziemy sobie stąd. A ta różdżka ze światłem? O, to mnie ciekawi, bo jak mam różdżkę ze światłem i sobie przejdę dalej, to widzę normalnie. A jak tą różdżką rozświetlę sobie, to już nie widzę normalnie. Dziwne to jest. I zaraz tak, wszedłem sobie tutaj, rozświetliłem to światło normalnie, wychodzę i nadal widzę. Bardzo dziwne. Jak dla mnie światło z tego spela powinno działać identycznie. No ale nic, idziemy na lewo. Nie pamiętam, co tam po lewej stronie było. Być może jakiś boss, czy co? Chmura kwasu chyba to jest. Dobra, luźno. Kolejna różdżka. Mgiełka śluzu. O, śluzu. Ciekawe, maksymalna mana, jaka wielka. Ale nie, nie. Mimo dużej pojemności speli, ta różdżka ma tasowanie, nie ma ładowania many praktycznie żadnego, więc idziemy dalej. Jak kocham rozwalać przeciwników na zasięgu takim, że oni mnie nawet nie widzą. O, trucizna. Trzeba uważać. I lecimy dalej. Tu chyba nie było tego bossa. Bossa ostatnio spotkałem na pierwszym piętrze, jeżeli dobrze kojarzę. Więc tu się żadnego przeciwnika na końcu nie spodziewam. Chociaż może. Co to było? What the fuck? No nawet nie jest mi przykro, nie? Zostałem tak zmieciony. Co za gówno? Co to było?
Jakiś boss chyba był, czy coś, co mnie miało tarczę, którą jak atakuję, to wystrzeliwuje pociski wprost we mnie. Jaki bezsens. O Jezu, ja już myślałem, że jestem nietykalny, mogę iść przed siebie. Ale shit. No trudno, dobra no. Krótkie podejście, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Polecam serdecznie ścieżkę ping-pongową Łukasz Rywka. Widzimy się w następnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć!